Prasa niejednokrotnie przedstawiała go jako tego grającego co najmniej ostro. Przegląd sportowy. Przy okazji publikacji jego karykatury z przyczepionymi do nóg kosami opisywał go jako przyczynę deficytów towarzystw ubezpieczeń od wypadków. Stefan Fritz urodził się w 1894 roku w Nowej Wsi Szlacheckiej. Był uczniem gimnazjum Świętej Anny w Krakowie. Z racji wybuchu wojny oraz powołania do armii austriackiej, maturę w trybie eksternistycznym zaliczył dopiero w 1918. Do Krakowi przystąpił w 1910, a już rok później pojawił się w składzie pierwszej drużyny. Z tym klubem związany był aż do 1926, a na końcu kariery zaliczył jeszcze krótki epizod w robotniczym klubie krakowskim Legia. W reprezentacji wystąpił 9-krotnie. Jednak mecz olimpijski był dla niego ostatnim w narodowych barwach. Przez lata tworzył żelazną parę obrońców w klubie z Ludwikiem Gintelem. Po powrocie z armii austriackiej był słuchaczem Akademii Handlowej w Krakowie, a po zakończonej wojnie polsko-bolszewickiej pracował jako urzędnik w Banku Kupiectwa Polskiego. Stamtąd przeniósł się do Powszechnego Banku Kredytowego, gdzie był zatrudniony aż do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji przeniósł się do Warszawy, gdzie był żołnierzem Armii Krajowej. Właśnie ta aktywność spowodowała jego aresztowanie przez gestapo, a sąd doraźny skazał go na śmierć. Został rozstrzelany przez Niemców 9 listopada 1943 roku.